Niezwykła Margaretka. Małgorzata Grześkowiak-Byrd. Pary, które decydują się na wykonanie przez firmę zewnętrzną dekoracji ślubnej, mają sprecyzowane życzenia. Niektóre z nich nie chcą dużych bukietów, wysokich wazonów czy pełnokwiatowych girland. Pragną czegoś nowoczesnego, nietuzinkowego, delikatnego, czegoś, co zaskoczy gości i nada charakter przyjęciu weselnemu. Dla takich klientów mamy specjalną propozycję, kule z białych margaretek. Nieważne gdzie je umieścimy, w szklanych wazonach, zgrupowane na platerze, zawieszone w oknach, na kinkietach czy drzwiach. Zawsze dają ten sam zachwycający efekt prostoty, elegancji i oryginalności. Motyw kuli pasuje do każdego wnętrza. W pałacowych salonach z żyrandolami margaretki podkreślą klimat retro. W nowoczesnym hotelu czy rezydencji stanowią uroczy i oryginalny dodatek. Kula wykonana z margaretek, ułożona na szkle jako pojedyncza kompozycja, zajmuje mało miejsca. Jest to praktyczne rozwiązanie w przypadku wąskich stołów weselnych. Do takiej kompozycji możemy dodać długą świecę, co pozwala uzyskać nietypowy efekt. Najważniejsze, to nie zapomnieć o detalach. Przy serwetkach proponujemy dodać białą margaretkę, piękny akcent dekoracyjny i przemiły upominek dla gościa. Dekoracja sali ślubnej to dopiero początek propozycji na romantyczny ślub w margaretkach. Jeśli na masce samochodu rozsypiemy białe margaretki, ślubne auto będzie wyglądało, jakby przejechało przez łąkę pełną kwiatów. Niezależnie od marki, każdy samochód ładnie się prezentuje z tego typu dekoracją. Przy bukiecie dla panny młodej wracamy do okrągłych kwiatowych kształtów. Kuliste kompozycje kwiatowe wydłużane od dołu na przykład trawą lub bluszczem, pięknie komponują się z każdą sukienką i wysmuklają sylwetkę panny młodej. Niektóre panny chcą, aby urozmaicić ich bukiet. Do margaretek możemy dodać elegancką eustomę, zwaną też różą japońską lub kolorową margaretkę, różową, zieloną czy niebieską. Powoli dochodzimy do końca, a w zasadzie do początku miłosnej margaretkowej historii. Aby zrealizować opisane powyżej elementy, musi zostać wypowiedziane sakramentalne tak. W kościele nie może zabraknąć pasującej dekoracji, która podkreśli tak piękne i ważne chwile. Idealnym rozwiązaniem jest przymocowanie do frontu ławek półkul z margaretek. Z dodatkiem delikatnej wstążeczki tworzą one oryginalne kwiatowe punkty. Jeśli jednak komuś wydaje się, że za dużo mamy już tych okrągłych kształtów, równie ładnie przy ławkach będą wyglądać proste bukieciki z margaretek, wykończone trawą niedźwiedzią. Pod ołtarzem umieścimy oczywiście bukiet z romantycznych margaretek. I tak oto stworzyliśmy wizję niezwykłej aranżacji, z niby zwykłej wszystkim znanej margaretki. Serdecznie dziękujemy za wysłuchanie.